Specjalne podziękowania dla patronów, to dzięki wam powstał kolejny raz odcinek To było grane Console Edition, tym razem z bardzo dobrym, choć mniej znanym tytułem. Cześć, witam was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla was grę Fatal Frame 4 Eclipse of the Lunar Mask bądź Project Zero 4, w zależności od tego jak kto, w którym rejonie gra się pokazała. Ten oczywiście tytuł to Fatal Frame, ponieważ pojawił się tylko i wyłącznie w Japonii. Jest to ekskluzywny tytuł na Nintendo Wii. Zaraz zresztą powiem, sama ta historia, jak to się stało, jest w sumie dość interesująca. Seria Fatal Frame jest, jeżeli chodzi o horrory, na pewno ulubioną serią mojej żony, natomiast ja też bardzo lubię Fatal Frame, a z tego powodu, że jest to naprawdę straszny horror i jeżeli lubisz japońskie filmy, bo większość japońskich filmów jest trochę robiona na jedno kopyto, to Fatal Frame jest właśnie taką grową adaptacją japońskiego filmowego horroru, czyli wiecie, laski w białych jakichś narzutach z czarnymi włosami, tradycyjne takie jakby duchy, które pojawiają się w Japonii, czy też w japońskich filmach, pojawiają się oczywiście tutaj. Muszę przyznać wam się do czegoś, nie chcę tutaj tego ukrywać, jest to pierwsza część Fatal Frame'a, której nie udało mi się ukończyć. Zatrzymałem się w zasadzie, tak jak patrzyłem w opisie, bo potem sobie zerknąłem na GamesFAQ, jeszcze zostało mi jakieś pół godziny, 45 minut grania ostatniego chapteru. I niestety nie jestem w stanie tego przejść, zaraz zresztą powiem dlaczego, ponieważ gra posiada swoje problemy, swoje błędy i warto o tym wspomnieć. Tak jak mówiłem, gra została wydana tylko i wyłącznie w Japonii, jednakże został wydany specjalny patch translatorski, który tłumaczy grę na angielski, o czym za chwilę powiem, co to daje i jak to działa. Historia jest niezła. Ogólnie Fatal Frame, każda z części, w którą byś nie zagrał, ma naprawdę dobre story. Wielu uważa, w tym też ja, że najlepszą częścią jest oczywiście część druga, Crimson Butterfly. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, żadna z tych części od jedynki do czwórki nie obniża poziomu poniżej jakiegoś tam, nie obniża poniżej jakiegoś poziomu jakości samej fabuły i trzeba przyznać, że te fabuły są całkiem nieźle pomyślane, są dobre i przede wszystkim są ciekawe i to wydaje mi się, no i oczywiście straszne. I to wydaje mi się, że jest siłą Fatal Frame'a, bo Tecmo, deweloper naprawdę potrafi te historie jakoś tak zrobić, że one nie są głupie, że pomimo, że grasz czwartą część, nie czujesz, że ktoś cię tutaj w jakiś sposób dyma na jakieś kiepskie historie. Te historie są naprawdę dobrze zrobione. One się w zasadzie ze sobą za bardzo nie łączą, chociaż mają pewne elementy, które gdzieś tam się pojawiają w poszczególnych częściach, ale w zasadzie każda historia jest osobną historią, gdy nie trzeba znać poprzednich części, żeby grać w kolejną. Czwóreczka dzieje się na wyspie, wybaczcie tutaj mój japoński, Rogatsu. Mamy trójkę bohaterów, są to dziewczyny, które 10 lat temu, akcja dzieje się w 1980 roku, 10 lat wcześniej miał miejsce taki specjalny rytuał, w którym zostały porwane dziewczyny, które miały w tym rytuale wziąć udział i dwie z nich, które uratował pewien policjant, o którym za chwilę powiem, powracają na wyspę, chociaż nie mają zupełnie wspomnień odnośnie tego samego rytuału i o co tam w zasadzie chodziło. No to są dwie postacie, dwie dziewczyny i jeszcze jest jedna postać, jest to detektyw, który te dziewczyny uratował, więc mamy trzy postacie. Tradycyjnie w serii, może inaczej, nie tradycyjnie w serii, grając w Fatal Frame, odpalając go, mając w pamięci pozostałe trzy części, wiesz czego się spodziewać w czwórce. W zasadzie nowości tutaj nie ma w ogóle. Gra mogłaby swobodnie, wydaje mi się, też pokazać się na PlayStation 2. Z racji tego, że Wii nie było jakimś super mocnym sprzętem i powiedzmy mocą tak troszkę tylko przewyższało PlayStation 2 i wydaje mi się, że bez problemu gra mogłaby na PlayStation 2 się pojawić. Natomiast myślę, że troszkę rozczarowuje to, że gra nie ma żadnych w zasadzie nowości, które by miały jakiś wpływ na mechanikę. To podobno, ponownie ta sama wałkowana mechanika, czyli mamy specjalny aparat fotograficzny, kamera obscura, którym możemy uwieczniać duchy i zabierać im energię, no i w końcu ich pokonywać. Tak? Cały myk polega na tym, że trzeba to zdjęcie zrobić w odpowiednim momencie, tuż przed atakiem ducha, kiedy wtedy mamy szansę na tak zwany zero shot, zabierający
mnóstwo energii przeciwnikowi. Cała reszta to chodzenie po całej tej wyspie, który składa się na szpital psychiatryczny i tutaj muszę pochwalić, bo naprawdę szpitale psychiatryczne w horrorach zawsze dają radę i tutaj w japońskim horrorze też niesamowicie daje radę. Chodzenie, często bardzo silny backtracking, bo często jest tak, że grając, wszystkie te trzy postacie są jakby w jednym miejscu, więc odwiedzamy wszystkimi tymi trzema postaciami tą samą lokację. Bardzo często, wielokrotnie odwiedzając te same pokoje, aczkolwiek no zawsze tam w tych pokojach albo coś innego się znajduje, albo znajduje się jakaś cutscenka pchająca fabułę do przodu, która nie pojawiła się dla postaci wcześniejszej. Natomiast jeżeli chodzi o klimat, no to jest gęsty, niesamowicie gęsty, aż można go kroić. Sama ta wyspa jest fajnie wykonana, no ten szpital psychiatryczny to już robi wrażenie. Szczególnie jeżeli gra się w nocy, co polecam z całego serca. Natomiast co dużo jest rzeczy niestety w tym Fatal Frame, które mi się nie podobały. Pierwsze to to, że z racji, że gra została wydana na Nintendo Wii, używa Nunchaka i Wilota. I to jest niestety problem, bo o ile gruchom się chodzi, natomiast celuje się duchami Wilotem. I tu miałem problem, ponieważ to sterowanie jest dosyć trudne dla osób, które wcześniej na przykład nie grały za dużo w Wii, to jest to dość problematyczne. Zwłaszcza, że gra prosta nie jest. Raczej można przyznać, że gra jest raczej dość trudna, więc z samego początku łapanie duchów no, jest problematyczne. Z czasem można się oczywiście przyzwyczaić i to wchodzi w krew, ale i tak miałem wrażenie, że Wilot nie jest tak precyzyjny jak pad i powiedzmy, no wydaje mi się, że męczyłem się o wiele bardziej z niektórymi duchami, niż bym się męczył z grając na padzie na przykład na PlayStation 2. Tradycyjnie twórcy oczywiście zamieścili całą masę przeróżnych duchów, które wyskakują w różnych momentach i które można uwiecznić na fotografii i dostać punkty. I tutaj ciekawostka, ponieważ gra fabrycznie miała błędy. I błędy miała na tyle nieciekawe, że nie można było wszystkich duchów złapać, ponieważ gra w którymś momencie, kiedy robiłeś zdjęcie, się po prostu zawieszała. Więc co to powodowało? Nie mogłeś złapać wszystkich duchów, w konsekwencji czego nie mogłeś odblokować najlepszej kamery, w konsekwencji czego nie mogłeś tam uzyskać największej liczby punktów, więc tak naprawdę to jeszcze czasy, kiedy nie było patchy, więc gra po prostu była wydana zepsuta. Oczywiście dla przeciętnego gracza, jeżeli nie zamierzasz się bawić w łapanie 230 duchów, to wierz mi, że to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak czy tak nie złapiesz, więc spoko. Natomiast dla osób, które lubią odblokowywać wszystkie rzeczy, no to jest problem, bo niestety nie wszystko można odblokować i gra jest troszkę niekompletna w ten sposób, w tym momencie. I trochę to jest, no muszę przyznać, dosyć spory problem. Okej, okay, czy są jakieś nowości, pomimo wszystko, że powiedziałem, że gra w sumie nie ma żadnych mechanik, nowych mechanik? W zasadzie jest jedna nowość. Ciężko powiedzieć, że to nowość, bo to jest w zasadzie ten sam patent, tylko troszkę inaczej się nazywa. Otóż nasz jeden z bohaterów, ten policjant, zamiast kamery obscura ma latarkę. I latarka polega na tym, że ona nie robi zdjęć, ale może strzelać takim silnym światłem i też zabierać duchowi energię. I to w zasadzie wszystko. Nie uwieczniasz po prostu na zdjęcia, chociaż i tak potem dostajemy specjalną soczewkę, która umożliwia robienie zdjęć latarką. Jakkolwiek głupio to brzmi, to mamy też taką możliwość. Cała reszta jest w zasadzie, można powiedzieć, kopią wcześniejszych Fatal Frame'ów, także nie za wiele tutaj znajdziemy. Mamy takie filigranowe, delikatne dziewczynki w ponurym miejscu z duchami, które walczą o życie, także to wszystko się tutaj powtarza. Dlaczego jednak jest to gra, której nie udało mi się skończyć? Ano dlatego, że gra po pierwsze jest wściekle trudna, po drugie twórcy założyli, że jesteś absolutnym wirtuozem w sterowaniu Wilotem i dali bardzo mało przedmiotów leczących. W zasadzie wiele chapterów kończy się na jednym pasku energii bez zbierania, bądź często nie można znaleźć kolejnych przedmiotów uzdrawiających. I ja w tym momencie zablokowałem się w momencie, kiedy mam do pokonania równocześnie kilka duchów, jest ich chyba 7, bo są takie wściekle trudne walki z bossami, gdzie jest kilka duchów i atakują cię oni wszyscy naraz. I mam tylko jeden piksel energii, więc w zasadzie jedno dotknięcie ducha automatycznie kończy grę. I teraz nie mogę się nigdzie wrócić, bo w całym przechodziłem cały dom od nowa, nigdzie już nie ma energii, bo wszystko co było to już było zebrane, więc w zasadzie mógłbym grać z wcześniejszego chaptera, ale trochę mi się nie chce, bo to jednak jeden chapter zajmuje około godziny czasu, także po prostu mi się nie chce.
i zdecydowałem, że w zasadzie mogę uznać, że grę ukończyłem. Obejrzałem do końca na YouTubie, jakie jest zakończenie, także spokojnie, mam ogar, co tam się stało. Natomiast no, gry skończyłem, myślę, że jakieś 99%, więc też nie mam się tutaj co jakby wstydzić. Natomiast no, faktycznie gra jest strasznie ciężka, nie pomaga to, że jest mało przedmiotów leczących i w zasadzie bardzo często, nawet jeżeli pokonasz jakiegoś trudnego ducha i tak wgrywasz save'a jeszcze raz, żeby pokonać go, ale żeby stracić mniej energii. Walki z bossami to jest już w ogóle przegięcie pały. Tak jak mówię, jest kilka takich walk, w których walczymy z kilkoma naraz. Jest taka walka, gdzie walczy się, nie pamiętam, to się nazywa Maiden i takie jakieś małe tancerki. Jest jedna babka i chyba pięć takich małych dziewczynek, które łapią cię za nogi, wychodzą z ziemi. Myślałem, że przegryzę sobie tętnicę ze złości, powiem wam. No, wściekle ciężka walka. Mało tego, grałem na normalnym poziomie trudności. Właściwie są tylko dwa poziomy trudności, normalny i trudny. Na trudnym, w tej walce, jedno dotknięcie ducha od razu zabiera ci całą energię. Także możecie sobie wyobrazić, jaka jest sieczka, żeby to przejść. I tych takich duchów jest mnóstwo, niestety trudnych. Nie pomaga też to sterowanie Wilotem, które jest w mojej opinii dosyć kiepskie. No i niestety męczysz się z tym okrutnie. Ja przynajmniej się męczyłem z tym okrutnie. Jeżeli jednak... A, jeszcze jedna rzecz. Tak jak wspomniałem, gra wyszła tylko i wyłącznie w Japonii. Tecmo, czy też Nintendo, nie chciało wydawać gry w Ameryce z jakiegoś powodu, więc gra jest tylko w języku japońskim. Ale pojawiły się gracze, fani, którzy postanowili przetłumaczyć tą grę na język angielski. Mało tego, wydali specjalnego patcha, który również obchodzi zabezpieczenie konsoli związane z regionem, ponieważ europejska na przykład konsola Wii nie odpali japońskiej gry, więc pojawił się taki specjalny patch, który tłumaczy tą grę, no i umożliwia odpalenie na europejskiej konsoli. Patch jest zrobiony dobrze, tłumaczenie jest całkiem niezłe, oczywiście niezłe, no nie mam okazji, nie mam możliwości tego ocenienia tego i też twórcy, tam czytałem wywiad z tymi twórcami, że wiele rzeczy jest mocno nieprzetłumaczalnych z racji, że no to są różne kultury, które mają troszkę inne wierzenia i troszkę trudno niektóre rzeczy przenieść na rzecz zrozumiałą dla Amerykanina czy dla Europejczyka. Ja to rozumiem, ale ogólnie wykonali kawał dobrej roboty, bo naprawdę nie miałem ani jednego problemu z graniem, z tłumaczeniem angielskim. Zawsze wiedziałem, co trzeba zrobić, gdzie iść, do czego jaki przedmiot służy. Także to jest, muszę przyznać, że jest naprawdę spoko, aczkolwiek nie wiem, czy wgranie tego patcha nie wymaga tutaj przerobionej konsoli Wii, znaczy tego soft moda, bo chyba w przeciwnym wypadku tego się nie da zrobić, ale warto, nawet dla tej jednej gry warto. Jeżeli odrzucimy te wszystkie negatywne elementy, ja muszę przyznać, że Fatal Frame jest naprawdę świetną grą. Ja uważam, że ta seria cały czas nie spuszcza z tonu. W ostatnią część Blackwater, czy Black Maiden, nie pamiętam, Black coś tam, która wyszła na Wii U. Grę mam, ale nie mam Wii U, więc będzie musiała poczekać jeszcze trochę, zanim w nią zagram. Bardzo bym chciał, ale na razie na Wii U się na razie nie skuszę, bo nie mam na razie funduszy na to, żeby kolejną konsolę kupować. Natomiast samo Eclipse of the Lunar Mask jest naprawdę świetną grą i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie horrory na Nintendo Wii, to jest jeden z niewielu. Niewiele grałem w tych horrorów, ale ich też niewiele jest. Pamiętam, że grałem jeszcze w Klątwę, to jest ten Yuon. Straszny paździerz i krab, muszę przyznać, ale zagranie Fatal Frame'a przywróciło mi te fajne wspomnienia, kiedy grałem w dwójkę z Mariolą, kiedy graliśmy w trójkę. Jakie to były fajne czasy i ta gra jakby... To jest troszkę tak, że pomimo, że minęło sporo lat od wydania trzeciej części, zasiadając do czwórki, w zasadzie widzisz, że się nic nie zmieniło, że jest w zasadzie na stałym poziomie. Nie ma, nie jest ani lepiej, ani nie jest gorzej, jest na tym samym poziomie. Oczywiście w kwestii fabularno-graficzno-muzycznej, bo już samo sterowanie, no to według mnie tutaj jest niestety troszkę pokpione. Jeżeli chodzi o stronę graficzną, szału nie robi, no to jest Nintendo Wii. Tak jak mówię, na tyle wydaje mi się ta gra jest, znaczy ona jest dobrze zrobiona, jest dużo detali, ładna jest ta grafika, ale widać, że to jest, że Wii mocno odstawało od PlayStation 3, Xboxa 360 i wydaje mi się, że spokojnie ta gra mogła działać na PlayStation 2. No niemniej jednak wygląda to dobrze, przede wszystkim straszy, co jest najważniejsze, straszy tam, gdzie ma straszyć. I granie na przykład w nocy, miałem okazję w jeden dzień pograć sobie samemu, kiedy Marioli nie było, bo miała wychodne z koleżankami i siedziałem
sam zamknięty w pokoju w nocy z peperem. I faktycznie muszę przyznać, że czasami wchodziło mi w czachę. I faktycznie ta gra, widać, że Japończycy umieją robić dobre horrory, nie patują jakimiś obrzydliwymi, nie wiem, wypruwaniem flaków, urywaniem głów, wydubywaniem oczu. Tamten strach, ten horror jest bardziej subtelniejszy, działa troszkę na, wydaje mi się, na inne emocje w naszej głowie i wydaje mi się, że lepiej, bo wydaje mi się, że zamiast wzbudzać jakieś odrazę, uderza w tą nutę właśnie takiego pierwotnego strachu. I to wydaje mi się, że w większości takich japońskich filmów właśnie się dzieje, gdzie nie są one zbytnio brutalne ani przerysowane, tylko właśnie straszą często klimatem i no i to są, no powiedzmy, te jumpscary, tak? To tutaj też są, dosyć często się pojawiają, że nagle jakiś duch ci wyskoczy. Ale sama gra, muszę przyznać, że grało mi się w to świetnie. Jeżeli jesteś fanem Fatal Frame'a Project Zero, powinieneś bez żadnego tutaj problemu, czy bez zastanowienia sięgnąć po to Fatal Frame 4, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że no, wymagana jest konsola Wii, można co prawda na emulatorku chyba też odpalić, ale tego nie próbowałem, ale trzeba mieć konsolę Wii, no i trzeba sobie grę ściągnąć, bo w Polsce jej raczej nie dostaniecie, trzeba ją ściągnąć z Japonii. Nie jest to droga inwestycja, nie jest to droga gra, także warto, jeżeli lubisz też japońskie klimaty, bo ponownie gra jest oparta mocno na japońskich wierzeniach, na jakichś tam tańcach rytualnych. Tak jak mówię, dla nas jest to gra mocno egzotyczna, dla Europejczyka tak oglądasz, wow, jakie w ogóle tego. Myślę, że Japończycy bardziej jest to w ich jakby, znaczy, no wiadomo, że jest to bardziej osadzone w ich kulturze, natomiast dla nas jest to egzotyka i troszkę inaczej to odbieramy, wydaje mi się, niż na przykład taki przeciętny Japończyk grający Fatal Frame'a. Nie znaczy, że to jest źle, wydaje mi się, że to całkiem fajnie, natomiast no jest to gra, która może w pewnych miejscach być niezrozumiała, gdzie nie będziemy wiedzieć do końca, o co chodzi. Ja też czasami się łapałem na, gdy się czytało te notatki, w których jest od groma, są całe kilogramy notatek, że nie do końca rozumiałem, o co chodzi, ale to też jest związane, tak jak mówię, z jakimiś rytuałami, które w Japonii pewnie mają miejsce, oni wiedzą, o co chodzi, my tak nie za bardzo. Także no, ale mówię, angielski patch spokojnie daje radę, cała fabuła ogólnie jest dostępna, przystępna, zrozumiała. Często możemy nie zrozumieć pewnych niuansów, które nie do końca mają wpływ na całą tą globalną historię. Także wracając do... O fuck, dobrze, że mi ryja nie urwało. Wracając do Fatal Frame'a Eclipse of the Lunar Mask, warto, fajny tytuł. Cała ta spuścizna Fatal Frame'a jest zawarta w części czwartej, jednakże musicie się nastawić, że nie będzie Was tu czekało nic nowego. To jest tytuł, który jest w zasadzie, można powiedzieć, że w prostej linii kolejna część, nie wybijająca się żadnym nowym pomysłem, także dla niektórych może być to wada, bo też bym się spodziewał, że nowa generacja konsol, nowe możliwości, będzie coś nowego, a tutaj nie do końca. I na dodatek jeszcze no, dosyć skopano to sterowanie Wiilotem, które jest mocno tutaj ciężkie i takie nieintuicyjne. Oczywiście, tak jak mówię, no z czasem w połowie gry zaczynasz śmigać na tą Wiilocie i zaczynasz wymiatać, ale początki są trudne, no bardzo trudne. Niemniej, no fajna historia, jeżeli lubicie japońskie horrory, Fatal Frame 4 dostarczy Wam tego w nadmiarze i wierzcie mi, że będziecie się naprawdę świetnie bawić. A jeżeli boicie się japońskich duchów, będziecie mieli nie jedną, nie dwie, ale mnóstwo okazji, żeby zmienić gacie po skończonej sesji. To tyle. Pozdrawiam Synergik, trzymajcie się, do następnego, cześć!